Dzisiaj idziemy na hike. Będziemy na ramieniu szalonego konia. Robią to tylko dwa razy w roku, na wiosnę, dwa weekendy w roku, na wiosnę i jesienią. Thank you. Okay. Mamy pas, każdy musi mieć taki pas, żeby wejść. Oh, okay. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Want a picture? Crazy Horse Volksmarch. Yeah, same przejście nie będzie jakieś ekscytujące pewnie. Trochę taką drogą, później będziemy trochę taką z kamieniami. Powiedziałem na zdjęciach, ale najlepsze to będzie po prostu jak wejdziemy na samą górę i będziemy oko w oko z Crazy Horse'em. Jesteśmy na półmetku teraz, właśnie minęliśmy drugi checkpoint. No już o wiele lepiej go widać. Będziemy tam za niedługo. Tutaj te wszystkie... Masz rację, tutaj kamienie, które spadają jak wysadzają tą górę. Tutaj jest sprzęt. Niektóry sprzęt jest stary. 40 lat ma. Jak nie więcej. Tutaj mają oświetlenie na show, który jest wieczorem. Teraz mogę wam opowiedzieć historię, jak to było. To było tak, że Korczak Ziółkowski był asystentem przy tworzeniu Mount Rushmore. I stojący niedźwiedź, Standing Bear, poprosił Korczaka o to, żeby wykuł w skalę szalonego konia, Crazy Horse. A Crazy Horse to był taki wódz, który zasłynął z tego, że nie podpisał żadnego traktatu ze Stanami Zjednoczonymi i podczas jakiegoś tam wymiany zdań żołnierz amerykański ugodził go w bok czy w plecy i tak Crazy Horse zmarł. No i taka jest legenda i to cały tutaj ten pomnik to ma być część całego takiego ośrodka, gdzie będzie uniwersytet dla Indian, który już funkcjonuje, ale w jakimś tam małym stopniu na razie. Ma być cały jakiś ośrodek medyczny i ogólnie chodzi o to, żeby pamiętać o tym, o historii, żeby no nie umarło to z ludźmi, tylko żeby coś było, co będzie przypominało, jak to tak naprawdę było, jakie była historia tutaj Indian, czy jak to się mówi, Native Americans. Tak więc w skrócie taka jest historia całego tego tutaj miejsca. No i oczywiście Korczak Ziółkowski miał 10 dzieci, 5 dziewczynek i 5 chłopców. Teraz już mają wnuków. Znaczy są wnukowie, ale no nie mają wnuków, bo już nie żyją dziadkowie, ale tak naprawdę cały czas rodzina się tutaj tym wszystkim zajmuje. Every kid? Powiedz, bo ty wiesz więcej. Every kid is here from the family. A ile mają wnuków teraz? Znaczy, ile by mieli wnuków, jakby żyli? 10. Nie, to było 10 mają dzieci. Oh. A nie wiesz, ile wnuków? No. O, okej. I don't know how much kids they have. Okej.
there's only two boys on the property. One is gonna finish school soon. Mhm. Jedna córka zajmuje się restauracją, druga sklepem z pamiątkami. Syn tutaj normalnie dalej fizycznie. Ale jeden jest ten główny, ten taki Kazimir, jak chyba od Kazimierz mu dali. Jest takim głównym, który tutaj robi na tej górze. Okej. To więc taka historia. W skrócie. Nie, zaraz tutaj ten. No to te wyglądają jak brzozy, bo są takie bardzo liściaste. Aha. Tak? Nie. Really easy to find. Teraz jak wyjdziemy, to będzie widać. Tu już jest blasting area, czyli tu można dostać odłamkiem, jakby się było podczas wysadzania. Oh my God. Najwięcej podobno tutaj prac robią wbrew pozorom nie w lato, tylko w zimę, dlatego że góra zawiera żelazo i ściąga pioruny latem. Dlatego za każdym razem, jak ludzie idą w latem, o taki pis, taki świecący, o tej strony akurat się nie świeci. Dlatego w lato, jak ludzie tam pracują, jak jest burza w okolicy, to muszą schodzić z góry, żeby piorun ich nie poraził. Prawie na miejscu. Ostatni checkpoint i później jeszcze krótka wędrówka i będziemy na samej górze. I teraz wielkie odsłonięcie twarzy szalonego konia. Wow. Wow, ale nice. Dla samego widoku warto tutaj wejść. Nawet jak nie byłoby szalonego konia. Chciałem z bliska nagrać nos. Wow. Ile im zajęło? 10 lat chyba, żeby ten tunel zrobić. Seriously, look at nice. Dreamcatchers. Według indiańskich wierzeń jakieś złe demony łapie ze snów. Takie właśnie coś. Oryginalne, zrobione przez Indian, nie z Chin. $40. Polish Eagle from Tennessee Marble.
Zobaczmy go. Wow. Paderewski. Paderewski. 150 tysięcy. Korczak. He passed away in 1982, and since then our family, which is 5 sons and 5 daughters, have continued working with a wonderful staff, an amazing crew on the mountain, and the Crazy Horse Memorial Foundation. We are happy to have you here today and want you to know the Crazy Horse story and understand the dream that is coming true here at Crazy Horse. Welcome to Crazy Horse Memorial, which honors the North American Indian, all tribes. It's a mountain carving and much more.